Sylwester Gęgotek, Automar, Stare Miasto. No cóż, nie udało wam się dzisiaj poskromić jednego z faworytów ligi. Mecz niezwykle zacięty, do ostatnich sekund goniliście ten wynik, ale ostatecznie przegrywacie z Dormarem NPS 1-2. Jak ten mecz wyglądał z twojej perspektywy? No, wygląda tak jak zawsze. Agresywnie, mocno wyszliśmy na rywala. Czego zabrakło? Zabrakło skuteczności, jak zawsze. Jak nie taki Dormar ograć, to jaki? Tak, przyszli bardzo, bardzo słabym składzie, osłabieni, bez zmian praktycznie. My prawie w najmocniejszym. No cóż, niestety. Jeżeli chodzi o wasze założenia na dalszą część sezonu, bo wy tak głośno mówicie o tym, że chcecie walczyć o medale. Na razie z Eurodrobiem, dzisiaj z Dormarem też się nie udało, natomiast cały czas gdzieś się w tej czołówce trzymacie, więc jaką deklarację mogę usłyszeć od ciebie? Myślę, że każdy gra po to, żeby wygrać, tak? Gramy jak każdy o medale, no, nie będziemy tutaj po jednym meczu się załamywać czy po drugim. Za tydzień wychodzimy na Baumat, także o 3 punkty, więc no, nie zmieniamy naszych celów. Cały czas o medale. No i właśnie, chciałem też o ten mecz z Baumatem zapytać, bo już właśnie, już za tydzień kolejne niezwykle ciężkie starcie. Będziecie mieli też od razu bezpośrednio okazję zobaczyć, jak się prezentuje rywal. Więc w takim razie, jaka recepta z twojej strony na to, żeby no, nie powtórzyła się historia dzisiaj i żeby urwać jednak jakieś punkty rywalowi? Będzie Maciek, za tydzień na pewno. Recepta, wyjść i walczyć, no, nic innego, tak? Baumat jest bardzo silnym zespołem, ale ostatnio, w ostatnim sezonie przegrali z nami w lidze, więc wychodzimy i walczymy o 3 punkty na pewno. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.